Kurde, powiem wam, że jak się tak człowiek ogoli, zetnie trochę włosy, to od razu 10 lat młodszy. Siemanko moi drodzy, z tej strony oczywiście ta i do Was w kolejnym materiale na moim kanale. I tym razem omówimy sobie najlepsze karty z dodatku Temporal Forces który już ma swoje prerelisy i można już te karty do ręki dostać, dotknąć, pomacać, popatrzeć. One niekoniecznie muszą wyglądać tak jak te, które za chwilę wam pokażę, no bo to są nadal tłumaczenia i proksy do drukowania, bo jeszcze nie ma oficjalnych artworków nigdzie w internecie, albo przynajmniej ja ich nie znalazłem. Ale, ale te karty już możecie mieć. I tutaj przedstawię wam, ile kart danego typu warto mieć, ile kart danego pokémona trenera i tak dalej. Warto mieć. Już teraz przy sobie po prerelisach, albo trochę później, bo nigdy nie wiadomo, kiedy te karty mogą wam się przydać. No i jakby nie patrzeć, to są najlepsze karty z tego dodatku, które będziecie mogli sobie, które będziecie mogli sobie trafić. No bo moim zdaniem są najbardziej grywalne, zarówno teraz, jak i jak i w przyszłości. Jeżeli takie materiały Wam się podobają i uważacie, że są potrzebne, to koniecznie zostawcie lajka, like zasubskrybujcie kanał po więcej tego typu materiałów i klikajcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco. I już przechodzimy do omówienia tych kart na tapet. Na początku weźmy sobie single prize'owe Pokémony, których pojawiło się naprawdę sporo i, i duża część z nich może być bardzo grywalna w wielu różnych taliach. Poczynając od Mirajdona, nowy Future Baby Miraidon. 110 HP, nie za dużo, bo pada od Kramoranta, ale je, y, będziemy go używać głównie dla jego pierwszego ataku. Y, Peak Acceleration to się chyba nazywa w oryginale. 40 obrażeń oraz wyszukujemy w deku dwie Basic Energie, podpinamy je do naszych Future Pokemonów jak tylko chcemy i szaflujemy nasz deck, To będzie główny silnik napędowy dla Future Boxów różnego rodzaju, y, czy dla pełnego Future Boxa posiadającego <laughs> mnóstwo różnych Future Pokemonów, czy dla... Turbo hansa. Mamy też w tym secie Iron Crowna i z którego omówię za chwilę, który może podbić obrażenia i możemy nawet one-shotować niektóre inne one przy okazji ładując sobie nasze Pokémony Future, czy to na ławce, czy nawet samego Miraidona, więc całkiem spoko. Polecam ze cztery sztuki mieć, jeżeli planujecie grać w przyszłości może Future Boxem, który wydaje mi się powinien dostać też nowe karty w przyszłości, oczywiście, żeby działać lepiej. Poniżej brat Mirajdona z przeszłości, czyli Korajdon. Ten tutaj jest głównie dla ataku Primeval Badring, Nie wiem, jak to się nazywa mm, oficjalnie. Mamy tutaj 30 razy ilość naszych Ancient Pokémonów na stole, więc maksymalnie możemy zadać 180 obrażeń z One Pryzera, no bo liczy też się aktyw oczywiście, czyli Korajdon, który na aktywie pewnie będzie. To nie mało, nie mało za dwie energie 180 obrażeń. To jest naprawdę bardzo dobry rezultat i bardzo dobre obrażenia. Tu szotujemy praktycznie wszystko a to jest najważniejsze no i do tego mamy jeszcze szarada który przechodzi przez wszystkie efekty i zadaje 130 Obrażeń zatem też cztery sztuki tego Pokemona powinny się znaleźć w Waszych klaserach. Idąc dalej mamy nowego Great Tuska, również 140 HP, podobnie jak Korajdon, z atakiem Ground Collapse, który diskarduje topową kartę z deku Waszego przeciwnika, chyba że zagraliście Ancient Supportera w tej turze z ręki, to diskarduje, diskardujecie trzy karty więcej. No i jest na tym oczywiście archetyp zrobiony, czyli tak zwany MIL, doprowadzamy do tego, żeby karty w deku przeciwnika się skończyły. W momencie, w którym on musi jedną kartę na początku tury do, dobrać, wtedy przegrywa, więc warto też cztery great taski mieć, bo to dosyć ciekawy archetyp, a także ciekawy deck może być, a już teraz m, robi wyniki w Japonii, oczywiście. Idąc dalej, mamy Roaring Moon, Baby rowing Moon. Kolejny basic ze 140 punktami zdrowia. Atak Vengeful, Feathers. Głównie tego ataku będziemy na tym pokémonie używać. 70 plus 10 za każdą kartę Ancient w Discardzie. No i tutaj też bardzo, bardzo fajny ataker do Ancient Boxa, który, który tutaj praktycznie z tych kart, które, które omówiłem, może powstać, czyli Corydon Great, Scrawling Moon i Fluttermane, o którego mówię za moment. 70 plus 10 to jest. Na początku dosyć mało, ale w late game możemy osiągnąć bardzo duże, duże liczby, no bo powiedzmy, że mamy tych kart w discardzie, nie wiem, 15, to już bijemy 220, co on shotuje większość podstawowych EX-ów i pokémonów w a to nie muszą być Ancient Pokemony, mogą to być Ancient Karty, na przykład Booster Energy Capsule, może to być Profesor Sada, Explorer's Guidance, którego Wam za chwilę też pokażę. Także możliwości jest sporo, więc Roaring Moon, jednym z głównych atakerów, wydaje się być w e, Ancient Boxie, takim one poiserowym e, i jest też dobrym dodatkiem do i IX więc ponownie cztery sztuki takie warto gdzieś sobie ogarnąć. Podobnie jak warto mieć cztery sztuki e, Flutter Mainów, nie, dlaczego aż cztery sztuki? No, wydaje mi się, że jak będą grane to e, albo jeden w jakimś deku, który który będzie utylizował tylko jednego Flattermana albo 3 do 4 w ancient boxie, bo Flattermana ma bardzo mocną Abilitkę, która blokuje Abilitkę aktywa przeciwnika, więc to jest odpowiedź na na przykład wszelakie Lost boxy. Do tego atak Flying curse, 90 92 aktywa i 2 kantery na ławkę przeciwnika, jak tylko sobie życzymy. Bardzo ciekawy atak, bardzo ciekawa Abilitka, dosyć mocny Pokémon, dlatego warto, warto się zaopatrzyć w kilka sztuk, tak samo jak warto się zaopatrzyć w kilka sztuk Metanga. Nowy metank z umiejętnością Metal Maker, raz na które pozwala wam spojrzeć na cztery karty z góry deku i podpiąć tyle basic metalowych czy też stalowych energii, które tam znajdziecie jakkolwiek chcecie do waszych Pokemonów no to jakby krzyczy aż, żeby grać to z Dialgą z dialogą Vistar, prawda? Ale jest też pewnie wiele innych metalowych czy też stalowych, w sumie nie wiem jak to się w karciance nazywa, nazywa. Napiszcie w komentarzu, bo wydaje mi się, że Pokemony są stalowe, ale energia z jakiegoś powodu jest metalowa, a mi tutaj cały czas ucieka jakiś kosmik, który, mi, który mnie denerwuje. God damn it! No, zatem do dialgii taki metank jak najbardziej się przydaje, więc warto ze 3-4 sztuki mieć przy sobie gdzieś w binderku, w razie, gdyby może jakiś stalowy atak się w przyszłości pojawił. Tak samo jak warto mieć w binderku ze 4 chinchino, nowy Chinchino, który jest moim najlepszym przyjacielem od niedawna, ponieważ spowodował, że Lugia ponownie może wrócić i być grana. Atak Special Roll 70 za każdą specjalną energię podpiętą tego Pokemona i na razie z tego co wiedziałem w lugi gramy linie 3-4 yy, przepraszam 4-3-3-3 yy, ale nic nie szkodzi mieć 4 szynszyle w binderku jeżeli zainteresujecie się Lugią i będziecie chcieli nią oczywiście zagrać. Do tego kolejny Colorless Pokemon, który pojawił się dosyć ciekawy czyli Dadansparce ewolucja Dadansparce z Paldei z umiejętnością Dashing Draw, który pozwala Wam dobrać trzy karty. Jeżeli to zrobicie, to ten pokémon wtasowuje się do deckum, ten pokémon oraz wszystkie karty do niego podpięte. Bardzo ciekawy draw, w momencie, w którym na przykład stracimy Bibarela już, nie będzie powiedzmy Radiant Greninja w przyszłości, to The Dance Paras będzie bardzo spoko opcją. Nawet teraz wydaje się być spoko chociażby w Goldengo. Bo wtasowuje się do deku, tak naprawdę dobieracie trzy karty i możecie go użyć ponownie, więc, więc to jest całkiem, całkiem przyjemne. No i po prawej stronie, tak naprawdę teraz widzicie karty, w które wydaje mi się trzeba będzie uwierzyć, albo karty, które potrzebują jeszcze trochę, jeszcze trochę innych kart do tego, żeby być lepsze. Poczynając od Relikanta, który swoją umiejętnością pozwala Waszym wyewoluowanym Pokemonom używać ataków z poprzednich ewolucji, coś takiego miało już miejsce jakiś czas temu kiedy było grane bodajże Memory Energy czy coś takiego i było to grane z Gyaradosem Wimax, VMAX, który mógł używać taką Gyaradosa V tutaj najlepszym partnerem dla tego relikanta jest chyba Incineroar który wychodzi również w tym dodatku, który może kopiować atak, atak Torakata bodajże, który ma ma możliwość bicia za ilość kanterek na sobie, coś takiego, więc ten relicant może być przydatny w dekach, które gdzieś tam będą chciały utylizować ataki pre -ewolucji. A na razie, na razie, niech leży w binderku, podobnie jak Iron Hands, który może być grany w jakimś feature boxie, ewentualnie w, w Turbo Handsie, żeby atakować za 30 i paraliżować Pokémona przeciwnika na coin flipie, ewentualnie, jeżeli przeciwnik jest Pokemonem V albo IX, to uderzyć za 160 obrażeń, no i dorzuciłem tutaj linię 1-1 Rapski relor, relor oraz Rapska rabska z umiejętnością Spherical Shield, która pozwala prewentować obrażenia od ataków i od efektów ataków nakładane na Pokemony nasze na ławce, czyli tak naprawdę Rapska to jest połączenie Manafiego oraz Giraciego w jednym Pokemonie więc zajmuje mniej miejsca na benchu, zajmuje więcej miejsca na stole no i może zostać Znegowany, zanim go wyewolujemy. Tak naprawdę, no bo relora można zbić, zanim stanie się rabską, nawet jeżeli będzie leżał na benczu. To ponownie jest takie zabezpieczenie na przyszłość w momencie, w którym zarówno Jirachi, jak i Manafi nas opuszczą, czyli wyrotują, a to będzie pewnie w kolejnej rotacji. Patrząc dalej, spójrzmy sobie na Pokémony IX, które pojawiały się w tym secie oraz Ace specki. Zaczynając od Pokémonów. EX mamy tutaj oczywiście Iron Crowna, future Pokémona, który, no, jest bardzo mocny, tak naprawdę, wzmacnia ataki innych future Pokémonów o 20, sam może uderzyć 52 Pokémony przeciwnika. I te obrażenia na te obrażenia nie wpływa weakness ani resistance, ani żadne inne efekty ataków, żadne inne efekty na tych pokémonach przepraszam, co oznacza, że nawet jeżeli Manafi i Giraci są na ławce, no to Iron Crown może uderzyć tak czy siak w ławkę, więc to jest dosyć spoko. Na razie wydaje mi się, najwięcej był grany Iron Crown po prostu w deku opartym na Iron Henci IX, czyli tak zwanym Turbo chęć się i tak samo do tego deku nadawać się może czy też do innego futureboxa nadawać się może Iron Boulder EX który ma całkiem ciekawy atak, bo uderza za 60 obrażeń i w następnej turze, jeżeli ten Pokémon zostanie zaatakowany albo zostanie znokautowany ogólnie, to nakładacie 80 obrażeń na pokémona przeciwnika, no jest spoko na przykład w się albo w ogóle w futureboxie, no bo Iron Crown może zbustować te obrażenia, i po weaknessie możemy złączotować na przykład Arceusa Wistar. Czy jakiegoś elektrycznego Pokemona, na przykład Aerogęca przeciwnika, i mamy tą ochronę, że 80 obrażeń jeszcze przeciwnik może otrzymać. No i Power Stomp za 200 też jest całkiem spoko. Nas następnym Pokemonem, którego chciałem wam pokazać jest Mirajdon i X Nowy Mirajdon, który może zaatakować za 160 obrażeń, jeżeli Pokémon przeciwnika ma na sobie jakieś kanterki, albo po prostu za 200. 20, energia elektryczna i energia stalowa, więc możemy grać go w Future Boxie opartym na Iron Crownie i Iron Hensie, więc to raczej tak do binderka, może kiedyś będzie użyteczny, a na pewno użyteczny będzie Iron Leafs EX. Odpowiedź na Charizarda w wielu, wielu różnych dekach będzie bardzo przydatny, ponieważ bije po Charizarda, bije po się Roaring Moona, bije po pewnie innym mroczne Pokemony, i wchodząc na ławkę, dzięki swojej umiejętności, może wyjść na aktywa, zebrać na siebie wszystkie energie ze stołu, może niekoniecznie wszystkie tyle, ile chce, i zaatakować więc może być grany w Giratinie, Lost Boxowej, w Arceus Giratinie. I bardzo fajnie wtedy działać jako taki ataker, który pojawia się trochę znikąd. Myślę, że dwie sztuki do trzech sztuk w binderku warto, warto mieć. Podobnie jak warto mieć Gouging Fire'a i x Tutaj raczej dwie sztuki wystarczą. Nie będzie opartego deku na Gouging Fire'a, raczej będzie grane jako tech w Charizardzie. Chociaż widziałem w Japonii deki oparte o Gouching Fire'a oraz NTAV, V, ale, ale jakoś dużych wyników to nie zrobiło, więc myślę, że dwie kopie Gouging Fire'a warto również posiadać. Tak samo jak warto posiadać jedną kopię każdego Ace Speka. Na tym, na tym slajdzie, na tym screenie nie widzicie tutaj jednego z Ace Speków, który się już pojawił, czyli Neo Upper Energy. No bo na razie ta energia jest słaba, nie bardzo jakby nadaje się do jakiegokolwiek deku ale warto też myślę ją posiadać w swoim, w swoim binderku, no bo nigdy nie wiadomo kiedy pojawi się pokémon, który będzie bardzo fajnie tą energię utylizował ale raczej te 6, które widzicie tutaj to są aktualnie najmocniejsze ace speki nie wszystkie musicie mieć tak naprawdę na już no bo reboot pod awakening drum i master ball to są karty, które są grane w specyficznych dekach oczywiście drum jest grane w ancient boxie, reboot pod w jakimś future boxie Master Ball na razie grany jest tylko i wyłącznie w LUGI. Więc, jeżeli nie planujecie grać tymi dekami, to na razie nie musicie się zaopatrywać w te karty. Natomiast Heroescape, Maximum Belt i Prime Catcher są grane w wielu różnych taliach i warto, warto się w nie zaopatrzyć i mieć je przy sobie. Warto też mieć przy sobie te karty, które widzicie tutaj. Buddy Buddy Pofin oczywiście zastępca Iron Bundle chciałem powiedzieć zastępca Battle Vip Pasa wyciąga dwa Pokémony z 70 HP lub mniej na waszą ławkę to musicie mieć jeżeli chcecie grać z takim ewolucyjnym, jakimś Gardevoir'em jakimś Charizard'em czy czymś co pojawi się w przyszłości, więc cztery sztuki muszą być, podobnie jak i teraz jak ta karta się oficjalnie nazywa, Cypher Maniacs Code Breaking coś takiego karta, karta bardzo mocna Kładziecie sobie dwie karty na topie deku, w jakiej kolejności chcecie, resztę przetasowujecie i te karty zostawiam Wam na, na górze i możecie je dobrać z Greninja, z Bibarela, z Goldengo, z Kirli, z czegokolwiek tam sobie dobieracie, więc tak naprawdę ten supporter jest, można powiedzieć, trochę Arceusem Vistar jego, jego umiejętnością, dlatego uważam, że warto mieć aż cztery sztuki, tak samo jak warto mieć 4 sztuki Explor Explorer's Guidance, który będzie grany w Ancient Boxie lub... W milu opartym o Great taska warto mieć też na uwadze, że to jest dosyć agresywny draw supporter. Patrzycie na 6 kar z góry, dwie bierzecie do ręki, 4 discardujecie, więc jest dosyć specyficzny i trzeba go używać z rozwagą. Ale mimo wszystko, 4 sztuki wydaje mi się, że powinny się u Was w binderkach, w albumach znaleźć. Eri, no tutaj już raczej 2-3 sztuki wystarczą, jeżeli chcecie grać jakimś kontrolnym dekiem czy jakimś, jakąś wolniejszą talią, no to Eri jest jak najbardziej spoko, wybieracie dwa itemy z ręki przeciwnika, je diskardujecie, kontrol sporo stracił teraz, bo stracił Sidneya, między innymi, który zaglądał do ręki przeciwnika, no to mamy Eri, wtedy już wasze switche czy, czy escape Ropy nie są bezpieczne, jeżeli macie je w ręku i gracie na przykład na Snorlax Stola. Wrzuciłem tutaj również trzy heavy batony, które pozwalają Wam przepięć do trzech basic energii z Pokemona, który ma dokładnie cztery retreat koszty i został znokautowany w turze przeciwnika, no to jest oczywiście pod, do podpięcia do Iron jak najbardziej, Iron i EX oczywiście i w ten sposób możecie zachować energię i nie ukrywam na tym bazuje tak naprawdę Turbo Hands. Patrząc dalej, mamy 3 Mist Energię, bardzo mocna energia, bardzo mocny efekt, który prewentuje, chroni was przed efektami ataków przeciwnika, czyli np. przed Wistarem Giratiny albo przed Frenzied Gougingiem, ale też również broni was przed różnego rodzaju paraliżami czy nakładaniem obrażeń z Seblaja. Więc jeżeli tego się boicie, no to 3 sztuki powinny być, a jeżeli będziecie grać, lubią to nawet 4 sztuki, bo nigdy nie wiadomo kiedy się przydadzą. Kolejne karty to już takie raczej karty, które warto mieć do specyficznych deków, np. Full Metal Lab, który zmniejsza obrażenia Pokémonów stalowych o 30 otrzymywane z, z ataków Pokémona przeciwnika. No, np. do Goldengo może się to przydać, jeżeli będziecie chcieli grać bardziej takiej tan tanki buildem, może do jakiegoś rewa ewentualnie do Dialgi, do Dialgi Vistar również może się to oczywiście przydać. Emergency Board, też bardzo przydatna karta, jeżeli wasze pokemony mają jeden Retreat'u no to, no to bardzo bardzo fajnie wam to daje, darmowy Retreat, czyli na przykład wszelakie Lost boxy, będą pewnie z tego korzystać Może Miraidon nawet z tego będzie korzystał, jeżeli będzie grany i wszystko inne co ma jeden Retreat'u I chce wykorzystać swoją mobilitkę, przed cofnięciem się na ławkę Będzie z tego korzystać. Hand Trimmer, no właśnie to jest karta Albo do kontrola, albo antykontrolowa. Każdy gracz dyskarduje z ręki kartę, aż będzie miał ich 5. Jeżeli macie mniej niż 5 lub 5, to nie dyskardujecie żadnych kart. To nawet w lugi było w pewnym momencie rozważane, żeby diskardować archeopsy z ręki albo cokolwiek innego. No ale to jest taka karta, która gdzieś tam może kiedyś się przyda i będzie dużo, dużo bardziej grywalna, jak będzie jakieś dekoparte faktycznie o dyskardowanie wielu rzeczy z ręki w swojej turze, no to ten trimmer się na pewno przyda. Tak samo przydać może się Mortis Conviction, który jest takim trochę lepszym, ewentualnie gorszym odpowiednikiem z Ineas Resolve, który wyrotowało. Diskardujecie kartę z ręki, dobieracie kartę za każdego pokemona przeciwnika na benchu. Sytuacyjne grać y, trzeba dookoła tego, że przeciwnik może nie wyłożyć zbyt wielu pokemonów, a to może być wasz jedyny draw supporter i niekiedy nie możecie z tym czekać, y, więc, więc to jest taki... Draw bardzo sytuacyjny, i w niektórych momentach dostaniecie 5 kart, a w niektórych jedną. Niestety tak to wygląda. No i mamy Salvatore. Salvatore, który był. No, trochę się bałem tego Salvatore, bo myślałem, że deki, które nie mają Pokémonów ewolucyjnych z abilitkami będą trochę mocniejsze. Na przykład Banet albo Banet z Aerodaktylem Vistar. A tutaj okazało się, że jednak, jednak chyba, chyba jeszcze nie. Chyba że ktoś nie znalazł jeszcze. Chyba że nikt nie znalazł jeszcze dobrego buildu, ale może ktoś już go ma, tylko jeszcze się nie chwali. No, Salvatore pozwala Wam wyewoluować Pokemona z Waszego stołu w, w jego ewolucję bez umiejętności. Czyli, na przykład, nie możecie wyewoluować Ralca w Kirlię z refinementem, ale możecie wyewoluować w inną Kirlię, która nie ma refinementu, powiedzmy, tak. No i możecie to zrobić w turze, w której ten Pokémon został zagrany i tutaj przytaczam baneta nie bez powodu, bo idąc drugim możemy zagrać szapeta, salwatory i mieć baneta w pierwszej turze i zrobić item loka. Dlatego to wydawało się być trochę, trochę przerażające, ale nadal myślę, że dwie sztuki w binderze powinny się znajdować, bo nigdy nie wiadomo, kiedy jakieś fajne Pokémony bez abilitek się pojawią. To by było na tyle. Tak wygląda ta lista. Jeżeli nie zdążyliście sobie zobaczyć, ile jakich kart warto mieć, no to możecie sobie cofnąć film, zróbcie screenshota, sprawdzajcie, czy macie, odkładajcie, układajcie, segregujcie wszystko ładnie, żebyście mogli wszystko, wszystko mieć tak jak, tak jak chcecie. Pamiętajcie, że to jest tylko propozycja oczywiście, nie musicie tych wszystkich kart posiadać, jednak warto je w swoich albumach mieć, bo nigdy nie wiadomo, co niedługo wyjdzie, jaki Pokémon, jaki deck będzie najbardziej grywalny, najmocniejszy, dlatego myślę, że warto się w to wszystko zaopatrzyć. A jeżeli ten materiał Wam się spodoba, to koniecznie zostawcie lajka, like, zasubskrybujcie kanał po więcej tego typu materiałów. Kliknijcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Życzę Wam wszystkim miłego dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Papa! Pa.